Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Westerplatte dla młodych to program tworzony przez studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Właśnie znajdujemy się przed gmachem naszej uczelni. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was na podróż w głąb naszego programu, żebyście mogli poznać, zobaczyć, jak wyglądają przygotowania do każdego piątkowego programu Westerplatte dla młodych. Zapraszam. Aktualnie znajdujemy się w studiu Radia SIM i właśnie tutaj rozpoczyna się przygoda z przygotowywaniem każdego piątkowego odcinka Westerplatte Młodych. Zanim wystąpimy dla was na żywo w telewizji Trwam, to musimy zapowiedzieć i właśnie robimy to tutaj. Zapowiadamy nasz odcinek, o czym będziemy rozmawiać, kogo będziemy gościć i później ten zwiastun, który tutaj nagramy, leci w Radiu Maria i myślę, że na pewno kiedykolwiek słyszeliście ten zwiastun. Także tutaj w Radiu SIM rozpoczynamy każdą przygodę z każdym piątkowym odcinkiem Westerplatte Młodych. Janku, czy słyszałeś kiedyś o europejskim spotkaniu młodzieży redemptorystowskiej? Oczywiście, że słyszałem, ale nigdy nie miałem okazji zagłębić się w ten temat. A wy, drodzy radiosłuchacze, czy kiedykolwiek spotkaliście się z tym wydarzeniem? Jeśli tak, to znaczy, że dokładnie rozumiecie słowa Jezusa, idźcie i głoście, bo pod takim hasłem odbywa się to wydarzenie. A jeśli nie słyszeliście, to będziecie mogli dowiedzieć się nieco więcej o tym wydarzeniu już dziś o godzinie 18.15 w programie Westerplatte Młodych. Będziemy gościć współorganizatorów i uczestników tegorocznego Europejskiego Spotkania Młodzieży Redemptorystowskiej, które i tutaj już wam zdradzimy, że odbędzie się już w lipcu w samym sercu Polski w Toruniu. Jeszcze jedno, nie zapominajcie o audycji Czas Wzrastania, która jak co piątek rozpocznie się w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Znajdujemy się właśnie przed budynkiem telewizji Trwam, gdzie dokładnie za półtorej godziny rozpocznie się program Westerplatte Młodych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, to musicie dalej oglądać nasz materiał. Serdecznie was zapraszamy. Bycie prowadzącym Westerplatte dało mi prostą drogę do bycia operatorem Westerplatte, a to już nie byle co. Muszę operować kamerą tak, żeby łapać nawet 5 gości, którzy będą dzisiaj w studio. Zobaczymy, czy się uda. Trochę trudne zadanie, ale da się zrobić. Krzeseł mamy, tak? Tak. 5 gości, więc wszystko przygotowane. No dobra. Maksymalnie możemy nagrywać na 4 gości specjalnie dla Ciebie z 5. Niesamowite. Dziękuję. No to... Dobra, operatorzy, robimy jeszcze balansik i przygotowujemy. Czwórka rozostrz na obiektywie. Cześć, już za pół godziny rozpocznie się na antenie telewizji Trwam program Westerplatte Młodych. A naszym dzisiejszym tematem jest Go and Share i porozmawiamy w temacie zbliżających się Dni Młodzieży Redemptorystowskiej. A jeżeli chcecie aktywnie wziąć udział w naszym odcinku, to na stanowisku facebookowym czeka nawet dzisiaj Damian. Ja już czekam na wasze komentarze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które organizujemy w Toruniu. Będzie to europejskie spotkanie młodzieży redemptorystowskiej, które odbędzie się w lipcu tego roku tutaj w Toruniu. To chyba się nie stresuje. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Myślę, że będzie dobrze. Czekałaś na ten program? Czy czekałam? W sumie trochę mi się zapomniało o tym, że on jest, ale myślę, że to też dobrze, bo przynajmniej jest mniejszy stres. A z odcinka jakie przesłanie dzisiaj Janku płynie? Dzisiaj przesłanie jest piękne. Idź i głoś. Może to także nawiążemy do papieża Franciszka. Wstań ze swojej kanapy. Idź
i mów o swojej wierze. Nie bój się po prostu odwagi, bo tylko strach ma wielkie oczy, a o odwadze właśnie w ewangelizowaniu często mówił święty Jan Paweł II, którego słowa przytaczamy zawsze na sam koniec odcinka. I na przykład w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Denver w 1993 roku mówił, że nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach. A my dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i spokojnie, widzimy się oczywiście za tydzień o godzinie 18:15 w Westerplatte Młodych. Miłego weekendu i do zobaczenia.